Dzień dobry, witam państwa serdecznie, Michał Montowski. Rozpoczęliśmy maj audycją o Konstytucji 3 maja, w 220 lat od jej uchwalenia. Rozpoczęliśmy audy od audycji z udziałem pani profesor Zofii Zielińskiej. No i nic dziwnego, że pod koniec maja spotykamy się znowu w Studiu Dwójki z panią profesor. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Poprosiłem panią profesor o udział w dzisiejszym sezonie, żebyśmy mogli w rozmowie z państwem różne wątpliwości historyczne wyjaśnić. A jest ich sporo, bo dotyczą jednej z najważniejszych w polityce polskiej tamtego okresu postaci. I to postaci niezwykle wybitnej, ale też bardzo kontrowersyjnej. Chodzi o Kołontaja. Pani profesor, nie wiem właściwie jak zacząć. Powinno się zacząć od zwykłej noty biograficznej. Ale to już jest dzieło imponujące. Rozmaite osiągnięcia, wykształcenie, funkcje przez niego pełnione. Mm. Niespożyta energia i... Ilość brulionów, które po nim zostały z samego Sejmu Czteroletniego, po prostu niewiarygodna. Jak on pracował intensywnie, jak się spalał po prostu w tej robocie. Polityk, publicysta oświeceniowy, kanonik, satyryk, świetny geograf, no wiadomo, rektor Komisji Edukacji Narodowej. Filozof. Filozof, referendarz wielki litewski, podkanclerzy koronny. Radca Wydziału Skarbu Rady Najwyższej Narodowej w 94 roku śpiewano wiwat Maj, wiwat Kołontaj, a potem nazywano go polskim Robespierrem w sutannie. A Amatejko mówił o nim ten czarny kruk. No, pytanie, czy słusznie, czy uległ czarnej legendzie. Bo sprawa z tą ostrą oceną Kątaja od roku 1794 począwszy jest mało, tam jest mało dowodów, wiele negatywnych ocen. I tak jak kiedyś mówił Kołontaj, Potockiego będzie bronił Potocki. A ja niestety jestem tylko średnim szlachcicem i nie mam krewnych wśród. Można władztwa, wobec tego jego nikt nie będzie bronił. I trochę tak jest, tak zostało też w historii. Ale trochę to jest za, za, zasłużone w tym sensie, że jak kołontaj kogoś zaczynał zwalczać, to czynił to również bez pardonu. Jego postawa wobec Stanisława Augusta w 1794 roku również wydaje się krzywdząca. Nie twierdzę, że jest, że wynikała z mściwych jakich uczuć. Ona raczej wynikała z ewolucji ideowej kołontaja, z jego radykalizacji, z przejęcia się rewolucją francuską, ale jednak była bezwzględna. No... Ale z drugiej strony, jak się patrzy, jak go nie chciano przyjąć do Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, najwybitniejsza umysłowość. Jedna z najwybitniejszych, prawda? I te, dla tego człowieka no, nie było miejsca w Towarzystwie Przyjaciół Nauk bardzo długo. W końcu go przyjęto tak formalnie, bez możliwości wygłoszenia mowy, co było zwyczajowym przywilejem, no i wiele innych takich przykładów. Ale pani profesor, a co tak bardzo przeszkadzało? Jego jego, radykalność, jego radykalizm w stosunku do ludzi, których zwalczał, ale także jego umiejętność ostrego patrzenia na rzeczy i nazywania ich w sposób ostry, w sensie wyostrzony i właściwy, we właściwych proporcjach. A więc nie poglądy polityczne wcale? Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo może jednak to były poglądy polityczne, bo też się nie da powiedzieć, żeby on był mściwy. Też nie widziałam, żeby jakieś jego podsunięcia były wyraźnie mściwością, kierowane w stosunku do króla, przede wszystkim na to patrzę, bo tutaj mamy najwięcej danych. Natomiast ta żeglazna konsekwencja, z jaką on zwalczał w czasie powstania Kościuszkowskiego swoich nieprzyjaciół, no, zaowocowała później. Z tym, że wolałabym mówić o Kołłątaju z wcześniejszych lat, z okresu jego wielkich triumfów w czasie Sejmu Czteroletniego, bo to były także triumfy narodowe. Właśnie, a wtedy, kiedy rozmawialiśmy 3 maja o powstawaniu Konstytucji, o całym tym kontekście, w którym ona się rodziła, sporo mówiła Pani wówczas o królu, a właściwie o Kołontaju, tylko tak na marginesie, o kuźnicy, o tym środowisku reformatorów. Kołantaj, był przez czas, nie, Kołantaj przez długi czas był, nie był postacią oficjalną <laughs> Sejmu Czteroletniego, nie był oficjalnym politykiem. On <laughs> w pewnym sensie był oficjalną osobą już wcześniej, ponieważ był reformatorem Akademii Krakowskiej. Jej wizytatorem i reformatorem. To jest ta jego wielka rola w latach 70. i 80., która mu utorowała drogę najpierw do Komisji Edukacji Narodowej. To już jest miejsce, z którego jest znany i w, której, w którym ma duże zasługi. No, a potem na sejmie czteroletnim był sekretarzem marszałka Stanisława Małchowskiego. To się wydaje rola zupełnie podrzędna, ale. Może i Małachowskiemu trochę zawdzięczamy, że potrafił wysuwać tego sekretarza tam, gdzie zdawał sobie sprawę, że jest do odegrania wybitna rola. W końcu jest tylko czterech twórców Konstytucji 3 Maja współtwórców z głównym, z głównym autorem tej ustawy jako królem, ale Kołontaj jest jednym z nich. Więc no, to, to jest już, już to samo, byłoby dowodem wybitnej roli w historii. Niemniej on zaczął pisać i od, jego pisarstwo polityczne odegrało ważną rolę już, już wcześniej, bo on. E, wszyscy zawsze zaczynamy od listów do Stanisława Małoskiego. Anonima. To nie marszałka, bo jeszcze, jeszcze nie był. Referendarza Koronnego, anonima listów kilka. Mhm. To jest między sierpniem a 9 grudnia bodajże, 1788. To były już, to był już projekt najważniejszych poczynań politycznych, jakie winniśmy na tym Sejmie rewolucyjnym, na tym Sejmie, który w przekonaniu wszystkich jego uczestników zyskał szansę odrodzenia państwa, e, podjąć. Taka rozprawa polityczna na temat reformy państwowej. Tak jest, z tym, że ona była jeszcze, można by powiedzieć, wręcz w duchu konserwatywnym, to znaczy republikańskim. Bo na początku tego Sejmu zwyciężyła opozycja z Ignacym Potockim na czele, prawda? I to jest opozycja o republikańskim, e, republikańskiej ideologii. I u Kołontaja też mamy to. Apolo, apologia Sejmu rządzącego. W miarę zresztą to już jest w dalszej, nie w pierwszej partii, która jest przed Sejmem, tylko w drugiej mhm. czy trzeciej, już nie pamiętam w tej chwili, części listów. Sejm, sejm gotowy będzie u mnie panem, będzie królem, będzie rządził. To inny jest cytat, dosy, cytat, ale mniej więcej taki jest sens. Czyli no właśnie tak jak stworzyli to przywódcy sejmowi z Ignacym Potockim na czele z pogwałceniem trójpodziału władz Monteskuszowskiego mm -hmm. i z y, y, redukcją władzy wykonawczej do y, przelaniem na sejm tej władzy wykonawczej i król dziedziczny, to się pojawia już w listach Anonima, dziedziczny ale malowany, bo to, to bardziej to... minister niż król. To była koncepcja, którą najbardziej lapidarnie wyraził Staszic, yy, mówiąc o tym, że Polska dla zdobycia yy, alianta takiego, on to nazywał aliantem naturalnym, to jest takim, ta, musi zdobyć, musi zawrzeć sojusz z takim państwem, dla którego utrzymanie Polski, bezpieczeństwo pań, Polski będzie sprawą egzystencjalną. Otóż Polska zapłaci tronem. I tak rozumowano. Tron dziedziczny to miała być oferta, dla którego jest. Z, z, dla której z wielkich dynastii europejskich, żeby Polska zabezpieczyć. I dlatego miał być malowany, ale dziedziczny. Żaden Hohenzollern, jak sobie wyobrażał Ignacy Potocki, czy nawet Wettyn, mhm. nie chciałby korony elekcyjnej. Dziedziczny w pewnym sensie po to właśnie, żeby gwarantować. Żeby gwarantować trwałość. E, e, sojusz z polską, tak. żeby to państwo, które on reprezentuje, e, no, związało się z Polską, było zainteresowane utrzymaniem. Polski, której przecież dawano sobie sprawę, byt nie był pewny. To taki malowany, ale nie do końca jednak. No, bez prerogatyw, co to jest monarcha? Monarcha to jest zwierzchnik władzy wykonawczej, a więc powinien mieć prerogatywę nominacyjną. Czyli mianowanie urzędników, prerogatywę rozdawniczą, czyli rozdawnictwo dóbr koronnych w dzierżawy. Tak jak, to jest tradycja polska, prawda? Powinien mieć e, stabilność ekonomiczną i to były ekonomie, czyli część dóbr państwowych wydzielona na, pod, na potrzeby Stołu Królewskiego, dowództwo nad wojskiem, możliwość patentowania, e, wy, nominowania oficerów, także zwierzchnictwo najwyższe w czasie wojny, przynajmniej, bo na co dzień miał Hetman, prawda? To są prerogatywy królewskie. Otóż. Król Kołontajowski nie miał tych prerogatyw. Był królem pozbawionym realnej władzy, ale sukcesyjnym. Bo to miała być taka mm, atrapa za pomocą której kupi się przy, przymierze y, państwa y, sąsiedzkiego, któregoś. Nocy. I zachowując króla, będzie można mieć państwo y, utworzone w duchu republikańskim de facto. Tak sobie oni wyobrażali. Chociaż Właśnie to, to zachowując króla, co pan tutaj powiedział, jest istotne. W Seweryn Drzewózki, pisząc u schyłku 1789 roku traktat o sukcesji tronu, rzecz krótka. E, w gruncie rzeczy wystąpił przeciwko władzy królewskiej. To zresztą mu Kołontaj bardzo ładnie w replice. I w replice Kołłątaja jest taka najpierw polemika z konkretnymi argumentami Żewuskiego. To już jest początek 1790 roku, a potem wskazanie, że tak naprawdę atakując tron sukcesyjny, Żewuski nie godzi w sukcesję tronu. On godzi w króla. W dostojność królewską i całe do niej przywiązuje niebezpieczeństwo. Tak Kołontaj powiedział. I Kołądaj uważał, że pozbawienie polski króla, co oczywiście takiemu można władcy, jak Rzewuski odpowiadało, bo sam chciał być królikiem, jak to potem powiedziano, jak nie będziemy mieli króla, będziemy mieli rządy możnowładców, czyli królikarnię. Pozbawienie Polski króla to oznacza jej dodatkowe osłabienie w Europie. Europa jest krajem monarchicznym, krajem monarchii. Pozbawienie Polski już nawet tylko malowanego króla, to jest dodatko, stworzenie, pozbawienie nas dodatkowej osłony. Y, więc, y, jak się mówi, że chciał słabej władzy, to jednak królewskiej, to jednak trzeba powiedzieć, ale jednak władzy królewskiej. Czyli ale my... to się, to wcale na tym się nie skończyło, bo u Kołontaja następuje wielka ewolucja w czasie sejmu czteroletniego. On <laughs> pisze o słabej władzy królewskiej w listach anonima, to jest... Y, one się kończą 9 grudnia 1788, przynajmniej nominalnie. Potem on pisze taki traktat, który się nazywa, ma strasznie skomplikowany tytuł, uwagi nad wpływaniem do interesów Rzeczypospolitej dwóch mocarstw, czyli Rosji i Prus. I co nam w, tych, w tym wypadku czynić należy? Czyli którą, które przymierze wybrać, Rosji czy Prus? Czy linię królewską orientacji na Rosję, czy linię opozycji orientacji na Prusy i przymierze z nimi? I tam. Jest delikat, bardziej delikatny pod adresem Stańcowa Augusta niż większość opozycji, ponieważ ma nadzieję, że król i prymas, jako zwierzchnik Stronnictwa Królewskiego w Koronie, dadzą się skłonić do orientacji pruskiej i ta orientacja będzie miała w Sejmie za sobą bardzo poważne siły polityczne. To jest grudzień 1788, kiedy orientacja pruska już wygrała. Ale akurat grupa, którą reprezentował tej przestała się liczyć, bo to byli ludzie bez zaplecza. I on chciał w królu i prymasie, którego znał z czasów Komisji Edukacji Narodowej dobrze, mieć to silne zaplecze polityczne. I mm, jednak był skłonny tego króla oszczędzać i na władzę królewską popatrzeć, no nie tak jak w listach anonima. A potem w, ra, w miarę upływu sejmu, jak się okazuje, że Rację króla, ostrzeżenia króla przeciwko aliancowi Pruskiemu, przeciwko Prusom, przeciwko ich zamierzeniom, yy, i stanowisko Stanisława Augusta proreformatorskie, które rokowało możliwość reform wbrew tej części opozycji, która zaczęła je hamować. Jak się, jak się taki podział coraz wyraźniej rysował, to Kołłątaj zaczyna być wręcz yy, Rzecznikiem racji Stanisława Augusta. Ostatnia przestroga dla Polski, która wychodzi we wrześniu 1790 roku, w trakcie dyskusji już nad sprawą korony sukcesyjnej w Sejmie, czyli w trakcie dyskusji nad nową konstytucją, bo w sierpniu 1790 Ignacy Potocki przedłożył sejmującym projekt nowej konstytucji, to się nazywało projekt do formy rządu, czyli ustrojowy, prawda? I przedłożył go, i przywódcy Sejmowi postanowili rozpocząć wielką rewolucję ustrojową od projektu sukcesji tronu, najostrzej przyjmowanego przez konserwatystów i kluczowego w ich przekonaniu. Opór i konserwatyznych posłów i przeciwników Sejmu z zewnątrz już tych. Strzęsnego, Potockiego i innych emigrantów i ich klientów w Sejmie sprawił, że dotychczasowi przeciwnicy króla z, z opozycji reformatorskiej, czyli Ignacy Potocki i część dawnej familii, zrozumieli wreszcie, że bez przymierzenia się ze Stanisławem Augustem nic w tym Sejmie nie przeprowadzą. Projekt sukcesji tronu w Sejmie przecież padł. W sierpniu i wrześniu 1790 nie udało się go przeprowadzić. I Próbując go przeforsować, Kołontaj napisał ostatnią przestrogę dla Polski, a równocześnie projekty ustaw, które chciał w Sejmie m, równolegle przeprowadzić, związane z sukcesją. I tam już Stanisława Augusta i króla traktował zupełnie inaczej. A dwa miesiące później, na Sejmiki z 16 listopada 1790, czyli te, które wybierały drugi komplet posłów, napisała apologię króla. Bo już król. Kr y Uzyskał, uzyskiwał, odzyskał w Sejmie autorytet na, w połowie września 1790. W trakcie tej dyskusji o sukcesji Sejm uchwalił przywrócenie królowi prerogatywy nominacyjnej i rozdawniczej, którą mu zabrano, tworząc radę niustającą jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, w tym roku, czy kilkanaście w takim razie. <laughs> I... Yy, Ko Kołontaj zdał sobie sprawę, że Stanisław August bardzo szczerze pomaga tym wszystkim przeciwnikom y, z obozu y, opozycji, ale reformatorom, i że bez bardzo silnego oparcia o króla nic się nie przeprowadzi. Przeprowadza apologię króla w, ostatniej, w piśmie, co się też to dzieje z nieszczęśliwą ojczyzną naszą. Stawia tam tezę, że wszystkie zarzuty wobec Stanisława Augusta, jakie stawiano dotychczas o jego prorosyjskość, o, o prorosyjskość okazały się niesłuszne. Król w decydujących chwil, w chwilach wybrał więź z narodem. I mówi tam, a król o tyle tylko ulegać musiał Moskwie, o ile jego nieprzyjaciele, opozycja, E, tę Moskwę na niego podczuwali. Czyli, jakby uniewinnia Stanisława Augusta nawet z tych bardzo kompromisowych poczynań e, i właściwie czyni go głównym bohaterem sceny politycznej. Zaraz potem król wygrywa wybory i staje się znowu przywódcą w większości sejmowej. A Ignacy Potocki idzie do Stanisława Augusta do zamku i prosi go o napisanie pro, projektu konstytucji, a swój projekt. Projekt do formy rządu rzuca do kosza, bo to nie przeszło. Więc Kołątaj po prostu szybciej i głębiej rozumiał to, co się dzieje i potrzeby. I cała ta jego publicystyka temu służyła i o tym świadczy. Niezwykły umysł, niesamowita inteligencja, I duży bardzo zmysł szybkie kojarzenie faktów, przewidywanie, trochę jak wytrawny szachista przewidujący ileś tam ruchów naprzód, co może być. Ale to będę adwokatu z diaboli, no. dlatego że równocześnie są takie momenty, gdzie kołąda się okazuje słaby. To warto powiedzieć, bo człowiek jest... Człowiekiem. Mianowicie w tym właśnie traktacie z końca grudnia 1788 roku, kiedy namawiał Stanisława Augusta i księcia Michała Poniatowskiego, prymasa, do przejścia na orientację pruską, w tym traktacie, w tych uwagach nad zapewniał ich, przepraszam, równocześnie z napisaniem tego traktatu, Korespondował z Michałem Poniatowskim i porozumiewał się z nimi. I zapewniał go, że nie powinien się bać Prus, bo już nikt Polski nie rozbierze. Między Prusami a Anglią zawarty został w czerwcu 1788 roku traktat sojuszniczy, i w tym traktacie Anglicy zawarowali, że rozbiór dalszy Polski jest niedopuszczalny i niemożliwy. No to jak dziecko. No naiwność niezwykła zupełnie. Dziecko. I no, po prostu Dlatego o tym mówię, bo to pokazuje, że w sprawach międzynarodowych Polacy, którzy, którym ubyło kilkadziesiąt lat aktywności na scenie międzynarodowej w czasach saskich, a w czasach stanisławowskich ciągle ta niesuwerenność przeszkadzała społeczeństwu w rozumieniu gry sił, że Polacy nawet najwybitniejsi w tych sprawach polityki zagranicznej i dyplomacji mogli się tak naiwnie zachowywać, tak naiwnie myśleć. Nawet Kołłątaj, to zawsze dla mnie jest taką przestrogą, że jak się nie ma doświadczenia uprawiania polityki zagranicznej, to można być takim naiwnym. Kołątaj współpracował w tworzeniu partii pruskiej jeszcze, bo on był wśród tych, którzy, jak on mówi, kopali w ziemi, jak zaczynała się orientacja pruska. On współpracował z takim rezydentem saskim, Francem Augustem Essenem. W końcu Zaksonia to mały kraj, rezydent to dyplomata bardzo podrzędny, ale jednak jak się czyta raporty Esena, dyplomatyczne raporty Esena, no to widać, że to jest człowiek, który rozumie sytuację międzynarodową. Jemu by się nigdy coś takiego nie zdarzyło, żeby zapewniał, co tam jest naprawdę w traktacie między Anglią a Prusami, no, którego nie mógł znać i nigdy się tajnych punktów traktatu międzynarodowego nie zdrada no, nawet innym krajom, a co dopiero mówić o przypadkowych osobach. To wszystko prawda, ale prawdą jest też, że niezależnie od tego, w jakim stopniu był zorientowany w polityce zagranicznej, to te niezwykłe inteligencje, nie, niezwykłe e, umysły, miewają takie momenty słabości zupełnie. No tak, e, nie, ale znowu przekornie z drugiej strony. Nikt tak jak on nie zrozumiał tego, jak struktura polityczna Rzeczypospolitej e, wypacza czy e, m, pomniejsza szanse na utrzymanie państwa. E, wiadomo, że Kołontaj był promotorem reformy chłopskiej i reformy reformy mieszczańskiej, tu mu się udało coś zrobić. Otóż pisząc o tym, że musimy dać chłopom wolność, argumentował dwojako. I to od początku, to jest i w listach anonima, i w, we wszystkich dalszych pismach. Naj, naj, tak w takim najbardziej skondensowanym, w takiej najbardziej skondensowanej formie to w odezwie do deputacji konstytucyjnej, która była programem, dla przyszłej konstytucji, którą zaczęto pisać. Powstaje 7 września 1789 Deputacja Konstytucyjna z Ignacym Potockim de facto na czele, bo formalnie był stary biskup Adam Krasiński, ale de facto Ignacy Potocki. I kołontaj pisze dla niej, dla niej program. Odezwa do Deputacji Konstytucyjnej. Zresztą nie tylko on. Franciszek Salez-Jezierski, jego polityczny przyjaciel, też napisał, tylko to w formie takiej powieści, że picha, matka Królu, mhm. żona piasta. Otóż w tej odezwie do deputacji konstytucyjnej w sposób chyba najbardziej skontensowany zawarł swój program reform społecznych wskazał, że wolność jest prawem naturalnym i dlatego chłopom nie wolno odbierać wolności. Musi się im ją dać. O, o osobistej wolności mówimy, niezależnie od tego, czy są dojrzali, czy niedojrzali. I przede wszystkim. Hmm, jeśli Polska nie uczyni nie da chłopom wolności, to dla nich będzie wszystko jedno, czy są w Polsce, czy w jakimś innym kraju poza boże. I trzeci aspekt. Kraj, w którym jest 7 milionów niewolnika, niewolników, nie może się zwać krajem wolnym. Niewola chłopów wypacza także ich, ich właścicieli, panów, czyli szlachty, nie może, się zwać, nie może się zwać też prawdziwą demokracją. Ale ta teza, że jeśli my nie uczynimy Polski wspólnym interesem, jeśli chłopi nie popatrzą na ojczyznę, na Polskę, jak na swoją ojczyznę. No to przecież wydaje się prorocza. Po II wojnie światowej my widzimy, co się dzieje z narodem, Trzeba po, było bardzo długo żeby się inteligencji. to, no, żeby ale, się to ale to są procesy wielkie. Może za długo. Ale to rzecz niezwykła zupełnie, jak nowoczesne reprezentował poglądy. Mężowie wybrani, nie oglądajcie się na współczesnych. Nie ten to zepsuty wiek ma błogosławić imiona wasze. Wy owszem, macie wydać walkę uprzedzeniu i obłudzie. Wy macie przywrócić sprawiedliwość. A zatem wy winniście zupełnie przygotować się przeciw potwarzy, nienawiści i zemście, które interes prywatny, zepsucie serc ludzkich, znarowiona zuchwałość przeciw wam wywierać zechce. Nie lękajcie się bynajmniej, że prawa wasze wzgardzone. Lub odrzucone zostaną. Prawda mieć będzie swych zwolenników. Nie może się nazwać ten naród swobodnym, gdzie człowiek jest nieszczęśliwym. Nie może być ten kraj wolnym, gdzie człowiek jest niewolnikiem. Żadne więc prawodawstwo nie powinno przemilczać praw człowieka. Żadna społeczność nie może robić ofiary z ludzi na ludzi. Takowa roztropność albo by się nazywała niesprawiedliwością, albo bojaźnią. Mówić, albowiem, że lud nieoświecony nie może mieć w całości praw sobie wróconych, jest mówić przeciwko regułom roztropności i słuszności. Nie sama prawda, Polska tej dopuszcza się niesprawiedliwości. Wyspy francuskie, osady holenderskie i angielskie. Obchodzą się w sroższy, nierównie sposób z murzynami, tymi to nieszczęśliwymi, dwóch części świata obywatelami, w których łzach skropione produkta służą wykwintnym Europejczykom za przysmak i wygodę. Lecz możnaż niesprawiedliwością innych krajów i zadawnionym uprzedzeniem usprawiedliwiać, Gwałt prawu natury? Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy? Człowiek jest i w niczym od nas się nie różni. No, zupełnie jakbyśmy czytali teksty, którego z ojców założycieli. Stanów Zjednoczonych. O Stanach Zjednoczonych zresztą rozmawiał, z, polemizował z Żywuskim. Zaraz o tym powiem, ale jeszcze chcę przypomnieć inny fragment z tej, z tej odezwy do deputacji konstytucyjnej, bo ten przeczytany tutaj dotyczył praw naturalnych, prawda? Mhm. Praw tak. człowieka, praw cywilnych. A kołontaj miał jeszcze drugi aspekt, którym potrzebę obdarzenia chłopów wolnością argumentował. Cytuję: Cóż to jest za naród, w którym dochować się nie można. 100 tysięcy familii, tylko prawda, 100 tysięcy familii mających prawdziwy interes o konstytucję rządową, reszta ludzi są to niewolnicy, których ojczyzna nasza przez żaden sposób obchodzić nie może. E, je, Niech się śpieszy ten, komu zależy na ojczyźnie jak najrychlej przyczynić jej rąk do obrony, niech ją wraża do serc najuboższych ludzi, niech ją zrobi interesem powszechnym dla wszystkich. Chłop mający wolność będzie wiedział, że jest polskim obywatelem i będzie chciał bronić tej, tej, tej ojczyzny. No to się przypominają, przypomina, rozdziobion nas króki wrony, prawda? I Inne rzeczy z XIX wieku i później. A jeśli idzie o Waszyngtona, to w. Że broniąc wolnej elekcji yy, i państwa bez króla, gdzie król nie zagraża społeczności, no, przy, przypomina Amerykę Waszyngtona. Kołontaj mówi bardzo ładnie, tylko Ameryka Waszyngtona to jest kraj ludzi wolnych. A, yy, a Że Wózki yy, uważa, że yy, dowodem pełnej niewoli będzie to, jeśli chłop będzie mógł pana pociągnąć do sądu. To jest dla niego sąd patrimonialny, gdzie pan tylko może sądzić chłopa jednostronnie, jest dla gdzie niego symbolem spraw, wolności. Gdzie prawda? większość spraw wnoszonych przez chłopów po prostu była y, dławiona na różne sposoby. A czy, czy inna była troszkę sytuacja chłopa, chłopów w dobrach królewskich, kościelnych i ta, prywatnych, ta, 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 prawda? Tak, ale... w ale... Dominach tak ale wskazał Pan że 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 argumentuje sytuacją w Stanach Zjednoczonych podczas gdy tam jest zasadniczo inna sytuacja Praw naturalnych. Ale jeszcze, bym powiedziała, tu przy tym wszystkim jest jeszcze, trzeba mówić o, o jeszcze powiedzieć o mieszczaństwie i o możnowładstwie, Bo Kołłątaj ma wroga numer jeden. To jest arystokracja, to jest możnowładztwo. On uważa, że możnowładztwo dla swoich prywatnych interesów, dla swojej władzy, dla swoich korzyści, czyli magnateria po polsku, wypaczyło dokumentnie ustrój demokratyczny, że to jest fasadowa demokracja, za którą w rzeczywistości szlachta uzależniona od magnaterii, no tylko wykonuje teatralne gesty, a że facto rządzi krajem magnateria. I sądził, że szlachta sama nie będzie w stanie obronić prawdziwej demokracji, nawet z poparciem króla, bo zwłaszcza w późniejszym okresie Sejmu, patrzył na króla, tak jak to w tej słynnej mowie na Sejmie czteroletnim Piłski-Ciński powiedział Stanisław August, jako promotor szlachty, którą, którą stara się uczynić podmiotem demokracji przeciwko wszechwładzy, dawnej wszechładzy magnaterii. Otóż kątaj uważał, że szlachta sama nie wystarczy, że musi ją wspomóc mieszczaństwo i stąd ten pomysł Izby Mieszczańskiej w Sejmie. Żeby w tym Sejmie, który ma być najważniejszym organem państwowym, który jest najważniejszą instytucją państwową, a ma być jeszcze silniejszy, no, żeby także mieszczaństwo wsparło demokrację, bo inaczej nie przeważy się tych wpływów magnackich. Stąd jest to jego, to jego promowanie mieszczaństwa. Nie mówiąc o ekonomicznych przesłankach, bo to było standardem, ale on patrzył na to głębiej. Z punktu widzenia chłopi, po to, żeby był, byli w przyszłości obrońcy, obrońcy Polski przed obcą przemocą, czyli przed następnym rozbiorem, a mieszczanie po to, żeby Polska była prawdziwą demokracją, a nie rządami magnackich oligarchów. I tu pojawiały się różne definicje czy próby zdefiniowania wolności, czy aspektów wolności bo też i ta kwestia nie była przez wszystkich tak samo rozumiana. Kołątaj w listach anonima pisze tak: "Pobudki, które znajdujemy w ustanowieniu gminowładztwa w rzeczach pospolitych, z tej jedynie pochodziły przyczyny, że prawodawcy nie umieli rozróżnić praw wolności osobistej i ruchomej od praw wolnego rządu. Sądzili oni, że wolność ludzka tym sposobem ubezpieczoną zostanie, kiedy pospólstwo" chodzi o pospólstwo szlacheckie, wpływać będzie do rządu równo z najbogatszym obywatelem. Lecz rozróżnijmy tylko wolność człowieka od wolności rządowej, upewnimy własność osobistą, własność ruchomą i własność gruntową każdego, w szczególności niech będą wszyscy pod opieką wolnego rządu, niech ten rząd nie gwałci wolności ich naturalnej, w ten sposób ubogi szlachcic będzie zostawiony przy zupełnej wolności. O, tutaj znowu jest to rozróżnienie między wolnością cywilną i wolnością polityczną. Proszę tak zwrócić jest. uwagę, że tu nie tylko chodzi o wolność wszystkich, ale i o to, aby wpływ, wpływ, wpływ na władzę polityczną, udział w życiu politycznym mieli właściciele. To jest ta jego koncepcja, że realnej demokracji, to jest koncepcja, w której podmiotem tej demokracji będą posiadający pewien status ekonomiczny szlachcice i posiadający pewien statut ekonomiczny mieszczanie, czyli cenzus majątkowy, prawda? Mhm. Bo w ogóle w epoce nowożytnej e, posi posiadanie traktowano jako gwarancję odpowiedzialności. Ten, kto coś ma, ma czym odpowiadać. Ten, kto ma dobra, ma czym odpowiadać. I, Zwykle też jest lepiej wykształcony. I, tak, oczywiście, bo ma się za co kształcić. Okrzesany, bo, bo ma się za... za co kształcić. I jeszcze jedno, to co pan tutaj w tym, w tym przeczytanym fragmencie wskazał, mianowicie opieka rządu. Opieka rządu nad tymi, którzy niekoniecznie muszą mieć wpływ na rząd. Przecież opieka rządu jest nad chłopami w Konstytucji 3 mhm. maja zawarowana, prawda? Tak. Czyli nie... Y, Odejście od patrimonialnych sądów, od nieingerowania rządu w stosunki między chłopem i panem. Opieka rządu. W Konstytucji 3 maja mamy y, y, umowy między chłopem a panem, zawierane dobrowolnie, ale jeśli już zawarte, to wtedy władze, nie można ich zmieniać jednostronnie i władze, czy o, y, y, sądownictwo nad tymi umowami przejmują państwowe agendy, odpowiednie, odpowiednie sądy. To oczywiście w Konstytucji 3 maja jest zarysowany szkielet, a potem rozwijanie, wypełnianie tego konkretną treścią, jak będą działać takie sądy i tak Ale opieka rządu to znaczy. Pani profesor, ta postawa kołątaja ewoluuje z czasem. Staje się coraz bardziej radykalna. Są oczywiście takie, takie miejsca, no musimy dokonywać pewnych skrótów, my teraz w rozmowie naszej, bo, bo, bo czas jest nieubłagany, nie mamy go zbyt wiele. I żeby najważniejszych punktów dotknąć, będziemy musieli troszkę może chaotycznie przeskoczyć. przeskoczyć. Ale jak wytłumaczyć sprawę Targowicy i Kołąta. Jak to wytłumaczyć, jak się to ma do wszystkich tych rzeczy, o których dowiadujemy się z całego jego wcześniejszego życiorysu? Jeśli mówimy o, o, o ewolucji, to trzeba powiedzieć, że na początku Czteroletniego Kołątaj był dumny z tego, że w Polsce dokonuje się łagodna rewolucja, to jest określenie włoskiego prawnika Gaetano Filangieriego. No, potem w okresie powstania Kościuszkowskiego był jednak za ostrą rewolucją. Natomiast sprawa Targowicy to jest zupełnie inna sprawa. O tym, że jak, gdy Rosja wystąpiła przeciwko Polsce, przeciwko ustawodawstwu Sejmu Wielkiego i rozpoczęła się wojna 1792 roku, nie było w Polsce ludzi, którzy wierzyli, Zwłaszcza wśród polityków, którzy wierzyli w zwycięstwo. Wojna była traktowana przez polską elitę polityczną, przez wszystkich przywódców Sejmu Czteroletniego, jako pewna demonstracja zbrojna, w wyniku której zawsze się, po okazaniu tej gotowości do zbrojnej zawrze się jakiś kompromis z Katarzyną II i Uratujemy, co się da uratować. Kołątaj, Potocki, Małachowski, marszałek Sejmu wyjechali z kraju, żeby nie podlegać targowickiemu, targowickiem represjom, ale liczyli, że król, który musiał zostać, no bo przecież na państwem czuwał, że on do takiego kompromisu z Katarzyną dojdzie. I dopiero, to... To już później. Natomiast dlaczego radzili królowi przystąpić do, do, do Konfederacji Targowickiej i przecież sam Kołłątaj zostawił akces do Konfederacji Targowickiej, wyjeżdżając właśnie na emigrację? No właśnie dlatego, że liczyli, że trzeba się, no, trzeba poddać się zwycięskiej armii rosyjskiej, ponieważ Rosja zażądała od króla jako warunku rozejmu, Przystąpienia do Konfederacji Targowickiej. No, ro, na radzie, którą król zwołał, na radzie Rady Wojennej, czyli swoich najbliższych współpracowników, kołątaj należał do tych, którzy mówili: dziś jeszcze, dziś jeszcze, a nie jutro, najjaśniejszy panie, prawda? Trzeba, każdy moment trzeba przystąpić, każdy moment jest drogi, bo go krew Polaków oblewa. Ale tak właściwie, że nie ma, właściwie o tym, że nie ma szans na wygranie myśleli wszyscy. Więc jak Ignacy Potocki, który głosował przeciw przystąpieniu króla do Targowicy, yy, mówił, że przeciw, to stań na pytanie, a jak, jak wybrnąć sytuację? No, bądź królu jak Abdolonim, zawsze się gdzieś w lasach, prawda, i yy, 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 tam coś rób. No, to nie była żadna realistyczna rada. Więc yy, liczono, że za cenę tego upokorzenia uratuje się państwo przed nowym rozbiorem. I to była coś za coś w polityce. No. Upokorzenie i rezygnacja z części osiągnięć Sejmu Wielkiego w zamian za uratowanie państwa. I Kołłątaj dokładnie tak rozumował jak sainz August. Nie, nie, przegrywając wol, wojnę, nie mamy innych... Możliwości jeśli Katarzyna nie chce za inną cenę zawrzeć rozejmu, a potem się okazało, że ten rozkompromis nie przyniósł oczekiwanych skutków, ponieważ rozbiór nastąpił i tak i tu się zaczyna radykalizacja kołątaja. Tu się zaczyna przekonanie nie tylko jego, ale całej tej grupy emigracyjnej, że wobec tego trzeba stoczyć tę ostateczną walkę na śmierć i życie w obronie państwa, który, od której uchyliliśmy się w 1792 roku. I Kołontaj jako główny autor i jego pomocnicy piszą ten o wielkiej doniosłości traktat o ustanowieniu i upadku Konstytucji Polskiej 3 maja, gdzie tworzą zupełnie fałszywy obraz końca Sejmu, całego Sejmu, a zwłaszcza postawy króla pod koniec Sejmu, po to, aby pokazać, że niby były szanse na zwycięstwo z Rosją w tej wojnie, ale król je zaprzepaścił. To, było, to był manifest powstańczy który trzeba było, w którym trzeba było wypaczyć fakty, żeby ludzi do tego powstania pociągnąć. Ale to stało się... Czyli nie, wystawiono rachunek na króla. Zdalo, zrzucono wszystko tak, na króla. Win, rachunek win. Rachunek win, licząc, że no dla, w imię ratowania kraju, czy w imię ratowania honoru kraju, bo trzeba było stoczyć tę ostatnią zwycięską może bitwę, walkę, no to, to tak trzeba zrobić. Stanisław August od razu zrozumiał doniosłość tej, tego oskarżenia. Ono stało się czar, podstawą czarnej legendy, zasadniczym trzonem czarnej legendy Stanisława Augusta i trwa do dziś jako fundament wszystkich oskarżeń na króla rzucanych. Stanisław August próbował odpierać te zarzuty, no ale w warunkach terroru targowickiego nie miał wielkich możliwości. Jeden... Pierwszy tomik pod hasłem zdanie o królu polskim wydrukował w Gdańsku na początku 1993 roku i sprowadził do Warszawy. To się nie bardzo nawet rozeszło. Natomiast druga i trzecia część, druga część tego zdania o królu polskim i obrona króla podję... pisana z inspiracji króla przez Szambelana Mikołaja Wolskiego pozostały w rękopisie. Obronę wydano w 1868 roku, a druga, dalsza część zdania o królu polskim do dzisiaj nie wyszła. Ale niezależnie od tego, kto i w którym momencie przystępował do Targowicy, to do dziś Targowica znaczy zdrada. I to jest słuszne, ale to nie dotyczy tych, którzy na Zamku Królewskim 23, roku, 23 lipca 1792 roku zdecydowali, żeby król przystąpił do Targowicy. Tylko to dotyczy szczęsnego Potockiego, Seweryna Żewuskiego, Ksaweryna Branickiego i ich klientów, którzy z Rosją paktowali przeciwko własnej ojczyźnie i decyzjom własnego Sejmu. No. No ale to się też położyło dość ponurym cieniem na samym kołontaju, o którym potem matejko mówił ten kruk czarny, złowieszczo kraczący. A ja nie wiem, czy on tak <gryw> mówił ze względu na Targowice, czy raczej ze względu na na powstanie Kościuszkowskiej. Tak, na, na jakobinizm, na Jakobinów w powstaniu mm. Kościuszkowskiej, na wieszanie. Przejdziemy zaraz do tej sprawy również. Potem musimy troszkę cofnąć się, bośmy przeskoczyli sprawę e, Kuźnicy, a i to też wymaga e, wyjaśnienia. Trudno, trochę się tak chaotycznie będziemy e, m, z pozoru, tylko z pozoru chaotycznie troszkę poruszali. Skoro już wspomniałem o, o Kuźnicy, to może oddajmy słowo Franciszkowi Salezemu Jezierskiemu. Jeżeli naród nie ma praw ogólnych dla wszystkich mieszkańców swojej ziemi, jeżeli w narodzie jest tylko jeden ród i pokolenie, mające przywileje wyłączające nad inszych ludzi, taki naród trwałości mieć nie może. Bo ci, którzy żyją bez przywilejów tylko pod prawem powszechnym, to jest mało znaczącym względem praw uprzywilejowanych, Będą obojętni na los narodu i na imię narodu. Jaśniej się tłumacząc: Jak koń i wół nie dba i nie jest w stanie dbać o to, czyli Polska jest polskim narodem na świecie, tak mieszczanin w Polsce i chłop nie jest w stanie poznać szkodę i zgubę narodu, bo bytność tego narodu nie wyrabia dla niego nic, co by go robiło prawdziwym obywatelem, Polskiej ziemi. Ojczyzna Ziemia dla człowieka jest jego siedliskiem, a tej część ta, na której się rodzi, jest jego ojczyzną. Miłość własna każdego, będąc zamiarem szczęścia i ku temu zwracająca żądanie, twierdzi takowy wyrok, że tam ojczyzna, gdzie dobrze. Zdanie to nie jest zdaniem prawdy. Bo gdzie dobrze, tam dobrze, ale żeby tam była Ojczyzna, gdzie dobrze, to nieprawda. Ojczyzna człowieka tylko jest ta ziemia, na której się urodził, bo ta ma najściślejszy związek z jego osoby bytnością. Ziemia Ojczysta jest ziemią, z której pożywienia utworzone jest ciało moje, która skropiona jest krwią przodków moich której powierzchnia zroszona jest znojem i potem ziomków moich, której części zmieszane są z prochami ojców moich. I gdyby przyrodzenie cofnęło się z granic swoich, a ja, gdybym ścisnął garść ziemi ojczystej, wytrysnęłaby z niej krew ta sama, która płynie w żyłach moich. Więc częścią tego jestectwa, którym ja jestem, jest moja ojczyzna. Nie to więc, co bije w oczy wesołym położeniem miejsca, wspaniałą budowlą miast, żyznością urodzajów, przyjemnością powietrza, jest moją ojczyzną. Bo piękna twarz dlatego że piękna, nie może być moją, choć mi się podoba, gdyż jest cudzą. Całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, jak Jan Paweł II mówił. Świetnie napisane. Pani profesor, jak to było z tą Kuźnicą? Bo w czasach PRL-owskich, w podręcznikach, rozmaitych encyklopediach mówiło się, że Kołątaj, jak już się do Warszawy przeniósł w 1779 roku, to udało mu się tam zgromadzić wspaniały zespół publicystów, myślicieli politycznych, zwany Kuźnicą Kołontajowską. W którym to działali. I tu zwykle padały tylko w kółko trzy te same nazwiska, yy, z odpowiednią frekwencją czyli sam Kołątaj, Franciszek Salezy Jezierski i Franciszek Xavery. Hmm, czyli sekretarz Kołątaj. No właśnie, i to tak jest. Czyli sekretarz. Czyli e właściwie jedna osoba e i. No jednak, słuchaliśmy przez chwilę Jezierskiego. On mhm. mówił to samo co Kołątaj, że dla tych chłopów Polska stanie się ojczyzną, kiedy będą w niej wolni. Wtedy popatrzą na nią jak na swój kraj. prawda? Ale mówił może z mniejszym talentem literackim, mniej e, precyzyjnie i dobitnie. E, rzeczywiście te trzy nazwiska są pewne jako najbliższe otoczenie Kołątaja, jako ludzie z nim związani. Żyjący tymi samymi ideami i piszący równocześnie. I Niewątpliwie pojęcie kuźnica kołontajowska było, było stworzone jakby na wyrost, przereklamowane. I, ale to nie znaczy, że kołontaj nie otaczał się gronem ludzi, na których miał wpływ. Bo tak jednak to byłoby znów niepotrzebne pomniejszanie jego. Zakresu jego oddziaływania. Ja myślę, że te trzy nazwiska sobie pozostawimy, bo o nich wiemy i powiemy, że owszem, to byli ludzie bliscy sobie ideowo, z których dwaj pisali rzeczy wybitne, to znaczy Jezierski obok Kontaja, Natomiast mnóstwo ludzi znajdowało się pod wpływem myślenia, księdza. Jak księdza referendarza litewskiego, jeszcze wówczas, no, wskutek jego działalności i publicystycznej, i <laughs> politycznej. Ale trzeba przyznać, że działalność w sensie dziennikarskim, publicystycznym, imponująca. Tempo pracy i jakość tej pracy niesamowite. Not ja tabene, nie wiem, czy dzisiejsze domy prasowe nie powinny nawet zazdrościć, jak to jest możliwe w tamtych czasach, tamtymi środkami tak Notabene, mój młodszy kolega, Bronisław Treger, Filozof i historyk wykrył niedawno, że w wybitnej pracy Franciszka Salezego-Jezierskiego o bezkrólewiach w Polsce, i tytuł jakiś jest dłuższy, ale oczywiście w pracy broniącej sukcesji tronu i naganiającej wolną elekcję, przypisy, równo objętością co do samego traktatu, są autorstwa Komontaja. Więc to jeszcze widać wpływ na najbliższe otoczenie. Halo? Witam serdecznie. Witamy. Witam państwa, Mam takie jedno pytanie dla Państwa. Czy Hugo Kołątaj uważał króla Stanisława Poniatowskiego za zdrajcę również w ostatnich latach swojego życia? Czy też, jak twierdzą niektórzy, zrewidował swoje oskarżenia wobec króla? Chciałbym to do, dowiedzieć się tego. Pozdrawiam gorąco. Pozdrawiamy również, zapisujemy to pytanie. Pani profesor ja Tak, jak to no zdecydowanie własny? zmienił zdanie. Były okresy, kiedy... E apologetycznie wyrażał się o Monarsze, nie było zresztą powodów, żeby mówił bardzo źle o królu Stanisławie, który nie był już ani rywalem politycznym, ani człowiekiem z kątajem jakoś związanym. Ten traktat o ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja, który stał się właściwie wielką, wielkim antykrólewskim, traktatem i jak mówiłam, podstawą Czarnej legendy króla e, miał cel doraźny. Ale w czasie powstania Kościuszkowskiego kołątaj był też antykrólewski. Także, bo to także była wtedy rywalizacja, nie tyle polityczna nawet, nie tylko polityczna, ale także ideowa. Kołontaj się zradykalizował, był coraz bardziej zapatrzony w rewolucję francuską i był zdecydowanie zwolennikiem e, ostrego postępowania z przeciwnikami politycznymi. E, niedawno wyszła książka zmarłego, młodego wtedy historyka Łukasza Kondzieli o sądownictwie w czasie e, kon, insurekcji kościuszkowskiej, e, w którym widać, jak w tej dziedzinie, wrażliwej dziedzinie życia publicznego, jaką jest sądownictwo, jak Kołontaj bardzo radykalizował swoich stronników, i, skór, i właściwie jak pod jego wpływem te sądy konfederackie no, być może zbyt ostro postępowały swoich postępowały z podsądnymi. A w każdym razie nie, nie potrafiły zniuansować i zrozumieć rzeczywistości targowickiej i potem grodzieńskiej w pełni. Niekoniecznie zawsze najwinniejsi byli na jej ostrzej, traktu, na jej ostrzej traktowani. Mhm. E, otóż w niedokończonej, bo nie doszło do nas, do nas oryginału, a tylko dalsze e, e, egzemplarze książce e, pierwszy rozbiór Polski, Władysław Konopczyński. Prawdopodobnie najwybitniejszy historyk Polski XX wieku, zadał na końcu pytanie, potem się urywa ta książka, który naród zaakceptowałby rozbiory tak łatwo, jak naród polski? Odpowiem, każdy naród w ówczesnej Europie, pisze Konopczyński. A był to człowiek no, niepodejrzewany w prl o y, oportunizm i w końcu właściwie zaszczyty na śmierć, prawda, Tymi represjami. Y, w 52 roku zmarł na serce wskutek y, no, właśnie y, tych represji, które go spotkały. Otóż y, dysproporcja sił, jaka istniała, była taka, że y, no, y, co ten sejm 1773-5 roku mógł zrobić? Opieranie. Najpierw była na nim wielka walka o to, czy zgodzimy się na to, czy posłowie i senatorowie zgodzą się na to, aby ten sejm przekształcił się w delegację. Już mówię po proteście Rejtana, po tym jak Rejtan już kapitulował, bo Rejtan w ogóle nie chciał dopuścić do otwarcia tego sejmu, no ale okazał się jednak nie, nie zwyciężył ostatecznie, prawda, jeśli bierzemy realpolitik. Potem walka króla o to, aby nie dozwolić Wyłoni, nie dozwolić wyłonienia z Sejmu mniejszej, stuosobowej delegacji, no, wybieranej przez ambasadora rosyjskiego, no, która rzecz jasna wszystko uchwali tak jak chcieli zaborcy. No zagrożenie było takie, że państwo zostanie rozebrane do końca. Czy można ryzyk, takie ryzyko podjąć? Stanisław August nie podjął i ceną uchwalenia, przyzwolenia na dele delegację było nie tylko to, że nie został pozbawiony korony, czy nie został uwięziony już wtedy, bo w końcu został uwięziony, prawda, po trzecim rozbiorze, tylko przetrwanie państwa i te wielkie reformy, których można było dokonać na Sejmie Czteroletnim. Przy takiej, ja przypominam, że Polska Stanisławowska to jest państwo, które król objął jako państwo niesuwerenne. Geneza Niesuwerenności Polski leży w samym początku wieku XVIII w czasach wojny północnej. Można było nic nie robić, ale można było próbować w warunkach niesuwerenności, przypieczętowanej pierwszym rozbiorzem, dalej próbować modernizacji i Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 Maja były skutkiem. Jest, Więc jak pojmowano pojęcie zdrady? Pojęcie zdrady pojmowano, jest na ten temat osobna książka i jest, są regulowania ustawowe. Wystąpienie przeciwko prawom polskim do obcego mocarstwa i Wykorzystanie przemocy tego mocarstwa przeciwko Polsce to jest na pewno zdrada. Wobec tego y, działania targowiczan są nie, nie, nie ulega kwestii zdradą ze wszystkich norm i naszych dzisiejszych, i tamtych. Bo przypominam, że to było wystąpienie przeciwko Sejmowi, zwierzchnik, y, czyli najważniejszej instytucji y, politycznej kraju, y, Sejmowi, który cieszył się aprobatą, no jak sejmiki z lutego 1792 roku pod, po pokazały całego narodu, wystąpienie garstki magnatów z, z ich klientelą, którzy mieli własne zdanie tego, ten, na ten temat, co jest dobre dla Polski, i wykorzystali rosyjską pomoc. Tutaj zdrada jest oczywista i w tym zakresie w XVIII wieku chyba nie było różnicy. W stosunku do tego, co myślimy dzisiaj, Sejm czteroletni w Konstytucji 3 Maja kilkakrotnie formułował definicję narodu, odnosząc ją do wszystkich stanów. To jest nowość, którą właśnie w Konstytucji 3 Maja mamy. Naród, chłopi, najdzielniejsza, chłopi włościanie, najdzielniejsza część narodu, zostają otoczeni najdzielniejsza, czyli naj, najważniejsza liczbowo. Jest, no, zostają otoczeni opieką państwa. Rządu, naród tak. samemu sobie winien jest obronę. Cały naród składa wojsko, czyli także chłopi, prawda? I tam nie ma, y, tam jest wyraźne odejście od traktowania narodu jako narodu szlacheckiego. Także tam, gdzie się mówi o życiu publicznym, unika się, czy gdy, przepraszam, gdzie się mówi o szlachcie, unika się wskazania y, potwierdzenia trwałości przywileju szlachty wobec chłopów. To wyraźne są zamiany. No, a Kołłątaj właśnie, jak został pod kanclerzem koronnym, to przecież wskazał w tej w jednej z tych swoich słynnych mów programowych, że rewolucja nasza nie została w Konstytucji 3 maja dokończona, że przed nami jest jeszcze Konstytucja Ekonomiczna i Konstytucja Moralna. Konstytucja Ekonomiczna to była Konstytucja, która miała dalsze reformy społeczne przeprowadzić i na przykład oczynszowanie. Sposób, a przede wszystkim wolność osobista. Wolność osobista, prawda? tak. Bo oczynszowanie to był. Opłaty na rzecz dworu to był wynik fakt, tego, że chłopi nie, mieli, nie byli właścicielami, że, tak nie, mieli, że nie mieli wolności grunto, gruntowej, prawda? Nie byli posiadaczami gruntu. Więc akurat jeśli mówimy o kołontaju to podziwiać mogę jego zrozumienie, że ta najważniejsza liczbowo grupa, ten najważniejszy liczbowo stan jest częścią narodu i to mu się należy niż naganiać w jakikolwiek sposób warstwę włościańską. Pani profesor, nie zdążymy o wszystkich sprawach dzisiaj. I jeszcze jedno, tylko ja muszę, ale już w telegraficznym skrócie jedną kwestię poruszyć, mianowicie sprawę tego nieszczęsnego polskiego Robespiera. Tego, tego przezwiska, które przylgnęło także do kołnierza w związku z powstaniem, i z powstaniem. Z powstaniem, z powstaniem Kościuszkowskim. No, y, chyba zbyt ostre, bo nie ma dowodów do te, na to, że on wieszałby, prawda? Hmm. I że on wieszanie pochwalał. Natomiast jego radykalizowanie, to, to oczywiście, y, jego radykalizowanie się zostało zauważone. Jego skłonność do. Ostrego poczynania, ale w sferach, ale poprzez sąd z przeciwnikami politycznymi, jest faktem. Natomiast no, czym innym jest wieszanie ludzi bez sądu. Tego mu się nie powinno zarzucać, bo. Nie nawoływał, nie wskazywał, nie rozkazywał. Nie mamy na to żadnych nie dowodów. Nie ma żadnego dowodu. No to raczej z listów wynikałoby, że. Yy, no znowu może niefortunne. Zresztą o tym pisze w swojej książce Wieszanie Jarosław Marek Rękiewicz”. I... Pani profesor, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do sezonu na dwójkę.